Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, witam was kurczę w kolejnym materiale ze Spyro. Najpierw oczywiście ich tutaj pokonamy, żeby mieć miejsce dla siebie. I idziemy sobie do kryształowego szlaku. Czy coś tutaj muszę zrobić w tym kryształowym szlaku? Aż zobaczmy. Skała silno dmucha. Jesus, te nazwy. Nie, tutaj nic nie muszę zrobić, więc po prostu idziemy i tyle. Co w tym poziomie? Szczerze nie wiem, ale został ten poziom, zostanie boss, zostanie speedway, czyli ten latający poziom. Jakby, pamiętajcie, jeżeli będę mówił speedway, to chodzi o angielską nazwę tych poziomów, co musimy latać na czas. Ja przyzwyczajnie tak mówię. Kryształowy szlak. Co tutaj było? Ja już nawet nie pamiętam. A, okej. Dobra, czyli to jest poziom latający. Super, fajnie. To ja dobry jestem. Nawet nie wiem, jak to zrobić, ale mam na to wywalone. Chyba. Ale nie, na razie mamy o tak iść. Dobra, tutaj się bramki zaczynają. Może pójdzie nam dobrze? Może nie? Ja to nawet nie wiem. Okej, mam już odpowiedź. Fajnie, spróbuj ponownie. Jestem najlepszy w tej grze. Szkoda, że jest... A dobra, już myślałem, że będzie gorszy loading. Okej, widzę, że tutaj będą latający panowie i skrzyneczki. Nie powinno być źle. Dobra, już jestem trochę przyzwyczajony do tego sterowania, czyli że jak mam gałkę w dół, to lecę w górę. I tak dalej. Błagam, żeby nie spaść. Wiem raczej, że następny flight, następny speedway będzie trudny i to masakrycznie. Okej, jeszcze takie dwa będą. Oj. O, dobra. Nie. Musimy jeszcze raz. O Jezu, coś tu muszę pokminić. Jak tutaj właśnie te bramki drugie zakończyć, te metalowe bramki, bo coś mi tutaj bardzo nie pasuje, że ostatnia jest tak blisko tych skrzynek. Ewentualnie zrobię tą ostatnią bramkę i po prostu jeszcze raz cofnę się do pierwszej skrzynki, bo to jakoś jest tak zrobione, że one są dosłownie obok siebie, a to mi bardzo nie pasuje. Ale czasowo nie jest źle. Chyba. Dlatego mówię chyba. Bo nie wiem, jak mi to pójdzie. Ale Jezu, to się rozwala i czuć tą wibrację w padzie. Się miodnie gra. Dobra. Chyba dobrze to robię. Albo i źle. Panowie samolociarze, może tu się jeden pojawi pierwszy? Fuck! Jak to zrobić? Jak to zrobić? Ej, ja nie mam absolutnie pomysłu, za co pierwsze się zabrać. Znaczy, wydaje mi się, że najpierw za te... A może za samolociarzy? O, super! Dobra, jeszcze raz, ale podoba mi się zamysł. Maila dostałem. Podoba mi się ten zamysł. Kurczę, coś tutaj kminie. Żeby może właśnie na początek tych... Fucking shit. Od dupy... strony. Oj. Dobra, ale czasowo trochę zrobiłem. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Jestem ciekaw. Bo trochę czasu zaoszczędziłem teraz. Trochę jestem nawet na plus, mi się wydaje. Jak mi się ta próba uda, to trochę keknę. Bo wiem, że źle to robię. Na bank. Jeszcze z drugiej strony. Ten pan jeszcze tutaj jest, to od razu go zagarnę.
A czas ucieka. Tu jest to jedno. Dobra, zrobiłem to. Jeszcze tam skrzynki będą jeden helikopterz. Ten sterownik. O Jezu, nie zdążę. Błagam, pojaw się nagle tak z drugiej strony, pojaw się tutaj. Nie. Nie. To był plan dobry. Oj, 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 ale ich porozwalałem. Jeszcze raz to samo. Czyli od drugiej strony i spróbuję tego jednego ostatniego typka. Bo on tam lata. Kurczę, żeby on w dobrej pozycji się ustawił. Masakryczne to jest ta plansza. Ja nie chcę oglądać walkthrough, czyli opisu przejścia, jak to najlepiej przejść. O, w pytkę, bo już pozapominałem autentycznie, jakie tutaj jest najlepsze przejście tego. Ja myślę, że tutaj sobie skręcę. Żeby mieć taką rezerwę czasową i akurat właśnie teraz podlecę po niego. Jest. Jest. Pff. Chyba sobie ktoś jaja robi. To było już do przejścia. To było już do przejścia. Jeszcze raz. Fuck. Dobra, tu sobie w razie W rozwalę i jeszcze raz to samo, próbujmy. To akurat był najlepszy pomysł, jaki mogłem zrobić. Co ja robię? Co ja kliknąłem? Czy przyciskami R1 i L1 da się obracać w górę podczas latania? Coś mi nie pasuje. Nie, to już mi nie pasuje ten run. Kurde, ale lamy w to. Marnuję tyle minut na to coś. Ja pierdykam. Noż. Czemu wszyscy nie mogliście się rozwalić? No ja się pytam. Dobra, trudno, mamy 30 sekund. Nie jest źle, jest jeden samolocik. I chcę pod prąd latać wtedy. Tutaj na luzie wszystko. Bramki też, trochę sekund na bramkach stracę, ale jeszcze tam będę miał skrzyneczki. Może to się udać. To ma się udać. Dobra. Szybki ruch w prawo. No i teraz, właśnie te ostatnie głupie rzeczy. Gdzie ty się pojawisz, typie? Znowu się tutaj pojawisz. Nawet mnie nie omijaj. Dobra, na spokojnie. Ostatnie takie bramki. No co? Czemu ty tak latasz, typie, jak ty latasz? Jaką ty masz zwrotność? Ej, to już mnie męczy ten poziom. Autentico. Ale to jest pochrzanione. No... O nie, no nie, no to jest głupi run.
Co się dzieje teraz ze mną? Czemu mi tak słabo idzie? Czy ja w ogóle jakoś źle to robię? W najgorszej możliwej kolejności. O Jezu, no nic nie trafiam. Spyro, ogard z tym płomieniem. Bo zaraz przerwę nagranie i walkthrough obejrzę, bo już mam dosyć. Ja rozumiem 5 minut przy tym przesiedzieć, ale speedway to jest... O Jezu. Czemu ty ich nie trafiasz? To się robi męczące. Zero fanu powoli. A będą jeszcze gorsze plansze w tej części. Z udziałem tego. Dobra, na razie jest dobrze. Błagam, zrób to, Spyro. No do kurcze jasnej. Bo ja nie wiem, ja zaraz odpalę po prostu jakiś filmik z jak to przejść. Bo już nawet nie mam sił, żeby myśleć nad tym. Kurde, lamić tyle minut. Ja wiem, że to robię jakoś na najgorszy możliwy sposób. Ja to całkowicie rozumiem, ale no kurczę, to patrzcie jaki mam zapas czasowy, a trzy rzeczy mam do rozwalenia dosłownie, no dobra, cztery. Najpierw samolocik, teraz na odwrót. To. Czemu ten Pyro nie jest taki skrętny? Boże, to się uda. Udało się. O Jezu, na głupi sposób, ale się udało i mnie nic więcej nie interesuje. Wyjdź, nie chcę spróbować ponownie. Kurde, tyle czasu na to. To można było zrobić w 2 minuty te plansze i już mieć spokój. Zrobiłem w 12. Ale mnie zabijecie w komentarzach, ja to już czuję. Już przez ten czas miałbym może zrobiony kolejny poziom bossa. No trudno, trudno, trudno. Nic się z tym nie zrobi. Idziemy dalej. Ty. Siema. Au. Czyli tak naprawdę został już nam ten poziom, a nie, jeszcze jeden będzie zwykły. O Jezu. Fuck you. I gdzieś jeszcze będzie jeden poziom, czy nie? Czyż mi się powaliło? Przewodnik. Nie no, jeszcze jeden zwykły poziom powinien być. Co siaska sztaniłem totalnie. Już nawet nie mam pamięci do tych poziomów, ale jajca. Tym byłem. Nie no, to już tu więcej nie ma. Chyba, że tutaj jest poukrywane jeszcze. No dobra, no nieważne, idźmy do tego poziomu. Na skały... jakich tam? Skała... Silno dmuchał. Trzymaj się na platformie druidów przez 10 sekund. Okej, to musimy zrobić. Luzik. I zaraz będę musiał jeszcze poszukać tego ostatniego poziomu, bo zrobiliśmy dwa zwykłe i jeden speedway latający. Więc coś mi tutaj nie pasi. Jeszcze powinien być jeden. Albo jestem na tyle głupi, że po prostu ja już pozapominałem, co gdzie jest. A to jest możliwe. Ale coś kojarzę, że jest na pewno jeszcze jeden. Lecim. To jest boss. Od razu mówię. To jest bossik i to będzie wielkie tornado właśnie z tymi stworzonkami. Czyli 401 i 10 sekund na platformie druidów. Te? Spoko. A ja się postaram, bro. Ale kolory, patrzcie na te kolory, jakie są takie mało żywe. Jaki fajny filtr został użyty. Oj. Dzban głupi. Kurczę. Czy tutaj wszystko? Wydaje się, że wszystko. No! Bo zaraz Sparks mi zdechnie, jak pies. Dobra, już myślałem, że drugi raz mnie zaatakujesz, typie.
Platforma druidów przez 10 sekund. Okej, tego mam po prostu bić i to jest cały boss. On będzie sobie latał i otwierał mi planszę. Mam na platformie druidów przez 10 sekund, tak? Czy chodzi o tą platformę? Tak, ej, chodziło o tą, lol. Ale jajca. Jak fajnie jest tak po prostu samemu do tego dojść. Takie przyjemne. Wow. Wow, wow, wow. bo tutaj dycha. Smoczek, hej! Altair! O Jezu. Ezio Auditore da Firenze. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Nie masz pojęcia, ile czasu spędziłem uwięziony w krysztale. Ja w sumie też nie. Czekaj, kim ty jesteś? Już mnie nie ma. Super. Znaleziono wszystkie smoki. Jeden. Wszystkie smoki. Jeden. 43 smoczki. No nieźle. O Jezu, wy teraz tutaj. Łaps. Sobie, po co ja się bawię? Mogę o tak polecieć. Przecież mogę ominąć tą platformę, no, no oprócz tego, żeby zebrać sobie kryształ. Ile tego? O, jakie dychy fajne. O, tu sobie można na górę wlecieć w razie W. I tu konfrontacja kolejna z bossem. Siema. Toś ty jest mocny, faktycznie. Dobra, on poleciał tam. Te bossy to jest taka zbieranina. Jeszcze raz. Ale naprawdę te filtry takie szaroburę trochę to są mega. Do Spyro idealne w pewnych momentach. XD. Dobra, czy to już jest koniec zaraz? Si, idziemy. Kolekcjoner. Kolekcjoner czego? Czy to już jest, że 50% gry? Czy jak? Bo to już jest srebrny. To mnie bardzo ciekawi, czy to jest, że 50% gry yellow, czy jak? Idąt knob. Trudno. Idziemy dalej. Powrót do władającej magią. Jeszcze ten jeden poziomek zrobimy. Zwykły. Oczywiście gdziekolwiek on jest. Wow. O kurde, o Jezu, jak poleciałem śmiesznie. Coś dla Sparksa do żarcia by się przydało. Ja was porozwalam, bo mnie denerwujecie. A tutaj, wzgórze czarnoksiężników. A coś do żarcia dla Sparksa, nie? To później. Boże, ta nazwa. Wzgórze czarnoksiężników. W anglojęzycznej wersji gry nie mają takich długich nazw. I to jest najlepsze. A tutaj czarnoksiężników, no nie? I to jeszcze wzgórze. O, masakra. 5000 już mamy. Chyba jest 12000 do zebrania. To już prawie połowa. Zdecydowanie. Nice, podoba mi się to. Co my tutaj mamy? Wzgórze 503 i 2 jajka. To już chyba dwa ostatnie jajka w grze będą. Przewodnik. Tu. Czy będzie wzgórze? Nie. Tak naprawdę to twierdza doktora. Jeszcze muszę sam to ogarnąć. Dograć przed jakimś odcinkiem. 50% gry już mamy. Ha. Drewniana osada. Dobra, to już pewnie będą z następnych światów. Luzik. Tak czy siak, przyda się żarcie dla Sparksa. Okej, okay, teraz to już w ogóle się przyda żarcie dla Sparksa, więc zabij mnie. Dałem się zabić, bo chcę mieć Sparksa, a tyle mam żyć, że sobie mogę na to pozwolić. Wydaje mi się, że tak mogę. Odpalanie. Odpalam se grę. I se gram. Se. No i pełny Sparks i to mi się bardzo podoba. Uwaga na tego dzbana. Okej, okay. Tam na początku chyba... Wait. Przecież że chyba coś na początku było. No pewnie, że tak. Jakaś tutaj... Aha, tu był baranek sobie, lol. Nie pytam.
Tu była droga właśnie. Oni się tam będą bawić, a ja sobie tędy przejdę. Jeszcze ten śnieg. O kurde, jak to bajecznie wygląda. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest na miarę 2018, ale... taka kreskówkowa grafika, kartunowa strasznie, tak. To w każdym wieku, roku bardzo pasuje. Tam chyba... tam chyba nic nie ma, ale wiem, że tutaj jeszcze jest. Ten baranek z dupy. W ogóle jakim cudem tutaj jest trawa, że rośnie sobie trawa tak na dachu. Tego ja nie pojmę. Zjedz jeszcze tego. No i tutaj jeszcze coś. Tak jak myślałem. Ops. O Jesus, Camero. Camero, nie strasz mnie. I czy wracamy na początek? Chyba nie. Tutaj jesteśmy. Okej. Okay. Czyli byliśmy z tej strony, a tam zaczynaliśmy. Spoko, czyli zrobiliśmy kółeczko. O, jak mi przydzbanił. Ocie. Ocie w pytkę. Dobry zawodnik, kurde. Czy to wszystko? Tak. A ty co? What the fuck? Przez tą kamerę ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. To jest czasem takie... taki efekt mech na tą kamerę. Czy stąd nie powinienem jakoś sobie tu polecieć? Do tego typka? On tak zupełnie z drugiej strony jest. Dobra, na razie go zostawię na sam koniec, bo nie wydaje mi się, żebym teraz już mógł lecieć. Jarvis. No hejka. Witaj na wzgórzu Czarnoksiężników. To miejsce stworzone do turbonapędu. Wykorzystaj go, by rozgromić Czarnoksiężników. Luz. Tu będzie więcej właśnie tego turbonapędu. A, to co za zaraz? Tutaj nic nie ma? Nie ma. Okej, okay. Obracamy. I brum. No i z drugiej strony oczywiście. No właśnie, on tam sobie jest. Jak do niego się dostać? To będzie pytanie. Mi się wydaje, że będę musiał jakoś skądś polecieć. Oczywiście będę miał podwójnego speeda zaraz. Bo patrzcie na to. Wziąłem tą dychę? Chyba ta. Jeszcze, dobra, Sparks się upewnia. Jest. Pierwszy, drugi speed. O to chodziło. Podwójny speed mi to zagwarantował. No i oczywiście jajcarz, bo jakże inaczej. Serio mam się tu z nim gadać? A nie, on się nie gania ze mną, dobra, bo to byłaby przesada. Polowanie na jajka. Mam już chyba wszystkie jajka w grze. Bo dostałem srebro. Srebrne trofeum. Tu jeszcze będę musiał pozbierać, no i musimy... Czy ja dolecę? Nie, to jeszcze nie mam wszystkich. Dobra, smoczka najpierw i zaraz tutaj wrócimy. Hexus. No hejka. Brawo, Spyro. Dziękuję za uwolnienie. Brawo, Spyro. O, to musimy jeszcze rozwalić. Siema. Oni już próbowali, kurczę, jakieś czarne magie na mnie rzucać i tym podobne. Tu miałem, tak. Dobra, najpierw skrzyneczka. Dziękujemy. Potem mi się wydaje, że tutaj będę musiał polecieć. Tak. Dobrze mi się wydaje. I tam. Ale jak do tego jednego czarnoksiężnika w oknie, to ja już sam nie wiem, ale najpierw tutaj sobie ogarnimy, wyczyśćmy wszystko. On mi znowu tak przywali. Dobra, jednak nie przywalił. Dzban głupi. Ten znowu wokół jeziorka. Super. Wszystkie jajka mamy w grze. Teraz mamy wszystkie jaja. I teraz powinienem dostać osiągnięcie, wydaje mi się. Czy tutaj nic nie ma? Nie ma. No, okidoki. Dzban głupi, gruby. Nie mówię o sobie. A wy co? O, kurwa! O
on go zabił i nie wiedziałem, że jest taka mechanika. Ale jajca. Podoba mi się to. Łukasz! Siema, Łukasz! Słuchaj uważnie, Spyro. Przy wodospadzie w Krainie Oświeconych znajdziesz sekretne miejsce. Spróbuj tam wskoczyć na kamienie. Kraina Oświeconych, wodospad, wszystko jasne? Ale przecież już Krainy Oświeconych wszystko mam. On mówi o tych klockach 5, co skakałem w pierwszym odcinku dosłownie. To nieważne. Czy tam nic nie spadło na dół? Sparks? Sparks mi mówi, że tam. Jak mi Sparks mówi, że tam, to oznacza jedno. Musimy użyć super szybkości. Bla, bla, bla. Dobra. To my? Chociaż nie. Już wiem co. Chyba muszę o tej użyć. Tej. Jeszcze szybszej. Idealnie. Jestem najlepszy w tę produkcję. Pozdro. Muszę jeszcze raz. Najpierw tu na dół. Teraz tu na dół. Na pewno nie do tej wody. Oj. A, baranek. Jak on się tu dostał? To jest moje pytanie. No nieważne, mam to gdzieś. Teraz moje ważniejsze pytanie, jak się tam dostać do tego głupiego czarodzieja, co sobie tam stoi? Chyba będę musiał wrócić sobie na początek levela. O Boże, kamero. Nie strasz mnie. Nie, bo idealnie zostaje... Co? Ile diaksów? Dobra, Sparks zawsze pomoże. Gdzie są diaksy? Pokazujesz mi, że w tamtym kierunku. Luz. Wciąż, że w tamtym kierunku. No i pewnie mi pokażesz tego dzbana tutaj na balkonie, ta? No właśnie. Jak go tutaj dosięgnąć? Jakoś od góry muszę. Bo tak to tutaj nigdzie w pobliżu nie ma więcej. Wydaje się, jakby tam, nie wiem, było 10, 2 i 2? Może coś koło tego. Ewelele, otędy. Ops, o Jezu. O, baranek kolejny, sobie zjem ciebie. Idealnie dla Sparksika. I wydaje... I wydaje mi się, że jakoś tutaj z góry będę musiał go... Most jest tak, 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 tak. Już mi to współgra. No i hejo. Finish. Haha. Finish. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to. Tak myślałem. Kurczę. Jednak dobrze zrobiłem. Ciąg dalszy przygody. Fenomenalnie. Zrobiliśmy kolejny świat. 3 światy za nami w 6 odcinkach. To jest chyba dobra tendencja. To by wynosiło, że jeszcze zostaje nam pół serii równo. Oczywiście z pierwszej części Spyro. Chociaż ten ostatni świat może być też na jeden odcinek. To jakieś 11-12 odcinków łącznie. Nie wiem, zobaczymy. Ale w międzyczasie ludziska kończymy zabawę. Trzymajcie się, zostawcie komentarze, oceny, subskrypcje, wszystko i dzwoneczki nawet też. Bye bye, hej!